Dobra, jestem chyba. Okej, moi drodzy. Godzina 14 minęła. Godzina 14 minęła. Taki mamy tutaj świat tym razem. Tak, kamera stoi, czeka na piękne ujęcia. Nade mną parasol, bo to już pokropuje. No, taki mamy klimat, taką mamy aurę. Tak się tutaj porobiło. Nie? Tam karpióweczka w dali, a tu w dali, no obok stoi, czeka na odjazd. Tu Federek czeka też na drgania. Nie? No, powiem szczerze, że o, ptaszek przeleciał. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Zaskoczony tym wynikiem, który dzisiaj tutaj mam. Wynik jest powtarzalny, taki jak zawsze. Więc ta sama forma, to może dziwić, to może zastanawiać, to może cieszyć, to może smucić, to może wywoływać różnego rodzaju dziwne zachowania, odczucia i przede wszystkim niesamowicie ciekawe komentarze pod tym filmem. Tak może się dziać tutaj, bo mówię, wynik powtarzalny, taki jak zawsze, bo to nie jest tak prosto, wiecie, pojechać na ryby i za każdym razem mieć taki sam wynik. Za każdym razem mieć taki sam wynik. Ja tego dokonuję. Ja tego dokonuję. Specjalnie przyjechałem na taką wodę, na której bym ten wynik mógł spaprać sobie, nie? Że będzie on inny niż te moje wcześniejsze powtarzalne. Ale i tutaj udało się osiągnąć to samo, co zwykle. Czyli nic. Czyli nic na wędkach. Czyli nic na wędkach. Jedno co wam powiem, to że odpocząłem, wyciszyłem się, to znaczy jeszcze nie całkiem. Jeszcze gdzieś ten taki pęd tego mojego pisarstwa gdzieś tam w głowie jeszcze siedzi. I jeszcze mi tam huczą ci moi bohaterowie powieści, ale już głowa zaczyna być troszkę inna, już jest troszkę lepiej, już uśmiech wraca na twarz. A oprócz uśmiechu, to jeszcze jedna rzecz tu zaraz wróci, nie tylko na twarz. Taki typowy polski wkurw. No bo kurde, no siedzę już tu 4 godziny, może nawet i 5, ani jednego brania nie mam. Na stawach odowlanych, wyobrażacie sobie? No, faktycznie tylko ja to potrafię, nie? Aż dziw bierze, ale co chwilę jest inna pogoda. Znaczy inna, ona jest cały czas taka sama, gówniana jest pogoda. Z tym, że tak, raz wieje wiaterek, raz nie wieje wiaterek. Raz trochę kropi, raz trochę nie kropi. W sumie to nie wiadomo, o co tej pogodzie chodzi, ale ryby mają na to wywalone i nie biorą. Kompletnie. Teraz się zaczął lepszy deszczyk, troszkę, ciutkę lepszy i trzeba będzie jeszcze tutaj przesiedzieć. I to tyle. Co wam powiem, to wam powiem. Kiełbasa z herbatą i bułką smakuje wybornie na rybach. Wybornie. To jest coś niesamowitego. A ja tutaj sobie siedzę i jeszcze sobie troszkę posiedzę, powdycham tego świeżego powietrza, popatrzę na tego rozleniwionego Federa. Może jeszcze go raz gdzieś tam pizgnę z całej siły, jak najdalej od siebie. A może tu pod nogi go wsadzę. Nie wiem, nie widzę ruchu na tafli wody, nic, kompletnie nic się nie dzieje. Dipperem jeździłem po tym stawie. No to znalazł tam może z 3 rybki. Ja zaczynam wątpić, czy tu w ogóle jeszcze są ryby. Czy to jest łowisko wędkarskie, czy to tylko taka wanna już pusta zupełnie. A deszcz coraz lepiej pada.
I to nie jest dobre, bo ja będę musiał w tym deszczu wracać. A muszę przejść przez, nie wiem, czy wam pokazywałem, chyba wcześniej pokazywałem, przez tą groblę muszę przejść z całym swoim sprzętem tam do samochodu, do tych pomieszczeń. To jest jakieś 100 metrów, 100 metrów w deszczu, a najpierw trzeba się zwinąć. No to będzie wesoło, będzie... Będzie do dupy.